Cześć Wam. Witam Was serdecznie po raz kolejny na Wilczym Szlaku. Dziś jesteśmy w moim ukochanym Peak District, a konkretnie w jednym z najładniejszych miejsc tego parku narodowego na przełęczy Winnats Pass. Oczywiście tą przełęcz znacie bardzo dobrze, jeśli śledzicie kanał, albo jeżeli bywacie w Peak District w Anglii. Zostało to już pokazane tysiące razy przez tysiąc różnych osób, ale jest tutaj pewna, nazwijmy to, atrakcja, którą ja chciałbym dzisiaj spróbować. Zaraz Wam o wszystkim opowiem. Zabieram plecaczek z piciem i ruszamy. Przyjechałem gdzieś tutaj, żeby spróbować zabawy, która nazywa się w języku angielskim Free Solo. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wspinaczka samotna i bez zabezpieczeń. Powiecie, że zwariowałem? No nie, ludzie to robią. Miejsce, gdzie jestem, jest regularnie odwiedzane i pewnie wszyscy, którzy wspinają się w Anglii, już tutaj byli. Jessica na przykład już to zrobiła, ja jeszcze nie, bo jak wiecie, jestem nowicjuszem, więc postanowiłem wypróbować swoich sił i wejść na grań, która nazywa się Elbow Reach, czyli grań zwana łokciem. Zaraz Wam ją pokażę. Jest ona oceniana w dwóch kategoriach. W kategorii scrambling, czyli takiego wspinania się na górę na czterech kończynach, ma grade 3, czyli średnio. Niełatwe, nietrudne. W kategorii wspinaczki typowo skałkowej ma grade 1, czyli łatwy. No ale weźmy pod uwagę, że grade 6 dla przykładu jest bardzo trudny. To już jest wiszenie na koniuszkach palców. A taka jedynka dla mnie, dla nowicjusza, jak najbardziej, tym bardziej, że zrobię to bez zabezpieczenia, będzie wyzwaniem na dzisiaj. Już Wam pokazuję łokieć, na który będę wchodził. Bardzo ładnie go teraz widać, zobaczcie. Tam i tam na szczyt. Jakieś 65 metrów. Mam nadzieję, że jestem w stanie to zrobić. Jest kilka trudnych momentów z tego, co widziałem na internecie. Będę miał kamerę na czole, więc będziecie mogli zobaczyć moją trasę. No dziś będzie taki odcinek o sprawdzaniu samego siebie. Nie mam żadnej historii z tym związanej, nie mam żadnych legend. Po prostu idę wypróbować sam siebie. Stoimy właśnie u stóp Elbow. Tutaj już widzę na początku będzie trochę pionowego odcinka. I tam, wzdłuż tej grani, chcę się dostać na sam czubek. Dobra. Bez zbędnego gadania, zakładam kamerę na głowę i idziemy, bo robi się późno.
mam takie miejsce, gdzie mógłbym sobie teraz spokojnie usiąść. Jak wam się podobają widoki? Dla mnie bomba. Mamy to ludziska. Zrobiłem ten elbow reach. Wcale nie jest taki trudny. Naprawdę. Zajęło mi to jakieś 9 minut. Spójrzcie. Jest tutaj jeszcze po sąsiedzku druga grań do zrobienia. Nazywa się Matterhorn Reach. Właśnie ją filmuję dla was. Wygląda bardzo ciekawie, ale na niej Jessica nie była. Zrobimy to razem. Ja dzisiaj wskoczyłem tylko na elbowa, który jest niższy, ale chyba trochę trudniejszy. W każdym razie, tak jak powiedziałem, nie było to coś bardzo spektakularnego. Jest to spokojnie do zrobienia. Nie wspominałem wam o tym, ale miałem dodatkowe utrudnienie. Cały czas boli mnie noga. Nabawiłem się kontuzji podczas pamiętnej wyprawy na zamek Harewood Castle, jeżeli pamiętacie. Tam sobie naciągnąłem mięsień przywodziciela. Taka stara piłkarska kontuzja. No i dzisiaj mi się wciąż dawała we znaki, ale bez problemu udało się zaliczyć elbow reach. Bardzo wam dziękuję za ten krótki odcinek. Mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni. Wrzucam go, no bo tak naprawdę jest to element wilczego szlaku, to co zrobiłem. A już niedługo kolejne historie, kolejne wyprawy. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam.